na ten moment Supraśl jako miasto czekał od dziesięcioleci. Mam zaszczyt towarzyszyć Państwu w dzisiejszej uroczystości otwarcia szpitala uzdrowiskowego w Supraślu. Uzdrowisko Supraś ma swój statut od końca roku 2001 i położone jest na obszarze miasta Supraś oraz sołectw. Uzdrowisko jest uzdrowiskiem nizinnym, klimatycznym i borowinowym, ponieważ to na właśnie borowinie tutaj wydobywanej opiera swoje walory lecznicze. Całkowity obszar uzdrowiska to ponad 10 tysięcy hektarów, a my znajdujemy się w samym sercu, można powiedzieć, uzdrowiska, czyli w strefie uzdrowiskowej A. To jest to szpital uzdrowiskowy. Szpital uzdrowiskowy, których w Polsce jest 5, może 6. W województwie, w makroregionie nie ma ani jednego. On łączy, proszę Państwa, tak jakby dwie funkcje. Funkcję szpitala w rozumieniu takiego zwykłego szpitala i funkcję uzdrowiskową, czyli funkcję polegającą na leczeniu pacjentów w oparciu o naturalne surowce. Część szpitalna jest pomyślana, proszę Państwa, jako uzupełnienie oferty szpitali białostockich. I chcę Państwu powiedzieć, że jesteśmy bardzo blisko takiej finalizacji wspólnej idei, która polega na tym, że generalnie moglibyśmy powiedzieć: operujmy się w Białymstoku, rehabilitujmy się w Supraślu. Tworzymy wspólną ofertę dla Narodowego Funduszu Zdrowia, tak, aby można było leczyć choroby kompleksowo. Ta część szpitalna to 120 łóżek stacjonarnych. W tej chwili przygotowujemy się do zaoferowania tych łóżek pacjentom kardiologicznym, bo teraz jest ogromna potrzeba ratowania tych pacjentów, o których wcześniej wspomniałem. I proszę Państwa, posiadamy całą drugą część, którą nazwałem uzdrowiskową, a tam basen rehabilitacyjny, a tam kriokomora wieloosobowa, no i oczywiście oddział balneoterapii, czyli terapii borowiną, na którą otrzymaliśmy koncesję i którą będziemy wydobywali ze złoża pod Sokołda 2. Szanowni Państwo, chciałem serdecznie podziękować za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Z przyjemnością takie zaproszenie przyjąłem, bo w 2001 roku przyjmowaliśmy ustawę o uzdrowiskach i teraz widać od kilku lat, że Supraś w tym zakresie rozwija się i dzisiejsza inwestycja jest kolejnym przykładem rozwoju miasta, które myślę, że w przyszłości jeszcze będzie coraz bardziej znanym uzdrowiskiem ludziom. Jeszcze raz serdecznie gratuluję. Bardzo się cieszę, że ten szpital dzisiaj, jeszcze go nie widzieliśmy, już bardzo go cenimy. Widzieliśmy obrazku tylko, ale już wchodząc widzimy, że jest dobrze pomyślany, a pan dyrektor wcześniej mi mówił o przewidywanej działalności, więc ona jest rzeczywiście imponująca. Jeżeli to się uda, to rzeczywiście będzie ważny ośrodek. Ta funkcja, wszystko razem, przedsięwzięcie na pewno stwarzają szansę na dobre życie mieszkańców miasta gminy Supraśl i na coraz większą rolę tego miasta, tej gminy w całym kompleksie, łącznie z Białymstokiem i sąsiednimi gminami, w całym województwie i w regionie. Tworzymy produkt polegający na tym, że pacjent czuje się bezpieczny. Program nazywa się Okno Pacjenta albo Bezpieczny Pacjent. I w zależności od rodzaju schorzenia, które będziemy tu leczyli, będzie wspomagany programem komputerowym, który w tym etapie jest na razie na etapie tego prototypu pilotażu, który będziemy wprowadzać końcem października. Jest jednym z najbardziej, jak nie najbardziej innowacyjnym programem w tej branży właśnie telemedycznej, systemu informatycznego, będącego kompleksowym rozwiązaniem ochrony pacjenta, bezpiecznego pacjenta, zarządzaniu jego profilem w szpitalu. Wszystkim za wszystko dziękuję i zapraszam do współpracy już po tej nowej, w ramach tej nowej ery dziejów gminy Supraś w uzdrowisku Supraś. Dziękuję bardzo.